Witajcie drodzy kochani, w dzisiejszym programie ja chciałem omówić pewien temat, który jest bardzo naukowy, bardzo ciekawy, a dotyczy się programowania osób na poziomie molekularnym i komórek i biopola. Czyli po prostu są pewne osoby, nie tylko w Indiach, ale również tu w Hiszpanii, które zajmują się programowaniem biopola, zakładaniem różnego rodzaju programów na to biopole danej osoby. Czy to programów pozytywnych, mogą to być programy na przykład negatywne, które są w ciała subtelnych na pieniądze. Mogą założyć je pewni guru, którzy się na tym znają. I w ten czas dana osoba nie może nic sprzedać, nie rozwija się biznes tak jak trzeba, ponieważ jest założony program negatywny w ciałach subtelnych dla danej osoby. Lub też może być program pozytywny w biopolu założony, który po prostu dzięki czemu osoba się rozwija pod każdym względem, może rozwija się duchowo, rozwija się pod względem intelektualnym, rozwija się pod względem materialnym, ma dobre wyniki w swojej firmie, ma dobre wyniki w swoim biznesie. Ja dodam od siebie, że tacy guru, specjaliści mogą rzucić klątwę, jeżeli im się coś nie podoba w danej osobie i dana osoba odchodzi nagle od grupy, od jakiejś danej sekty, no to wówczas jest tak, że taki guru rzuca klątwę. I co się dzieje? On programuje wszystkie nasze komórki w negatywny sposób. Może nas zaprogramować negatywnie. W taki sposób, że życie potem nam się nie układa, mamy problemy z pieniędzmi, ze zdrowiem, mogą wystąpić jakieś chrosty, jakieś wrzody na naszym ciele. Z tego względu, że na poziomie molekularnym nasze komórki już są zaprogramowane przez tego guru w sposób negatywny. I wówczas jest tak, że osoba choruje co chwilę, ma jakieś nowe wypryski na twarzy, jakieś wrzody się robią, niestworzone historie po prostu się dzieją. To jest programowanie na poziomie molekularnym, komórkowym. To wówczas jest tak, że dana osoba czuje się cały czas zmęczona, cały czas jest chora. Do tego jeszcze bym powiedział tak. Dołączyłbym do tego też programowanie i manipulowanie czakrami. Ponieważ tacy guru mogą zmanipulować nasze czakry w taki sposób, że czujemy się zawsze zmęczeni, ponieważ czakra podstawy jest zablokowana. Czakra seksu jest zablokowana i energia, która krąży w naszej czakrze seksu, czyli czakrze podstawy, jest jakby zablokowana i nie może jakby kręcić się w prawo, tak jak powinna, tylko jest po prostu zablokowana. No i wówczas dana osoba ma dosyć poważny problem, ponieważ zawsze czuje się zmęczona, zawsze ma problemy w relacjach z płcią przeciwną. No niestety występują pewne zaburzenia również w psychice danej osoby. To jest właśnie od tego, że czakry są zmanipulowane, ponieważ czakry, jeżeli one funkcjonują we właściwy sposób, cała psychika danej jednostki jest wszystko jakby w harmonii, wszystko jest okej. Ale jeżeli czakry są zmanipulowane przez danego guru, przez jakiegoś szamana, czy jakiegoś pana, który się nazywa jakimś tam manipulatorem umysłu, jest hipnotyzerem albo jest jakimś magiem zajmującym się czarną magią, czy jakąkolwiek inną magią, no to wówczas mamy problem. Bo jeżeli są zmanipulowane pewne czakry w naszym organizmie, no to wówczas mamy zaburzenia psychiczne tak zwane. I czego nikomu bym oczywiście nie radził, żeby miał takie zaburzenia. Dlatego unikajcie, drodzy kochani, takich osób, którzy się nazywają guru, a nie są sprawdzeni. Nie są to osoby wiarygodne, nie są to osoby, z którymi można jakby mieć jakiś taki bezpośredni, dobry kontakt. Bo nieraz są poważne interesy ekonomiczne za tym wszystkim, co się za tym kryje. I po prostu ktoś chce daną jednostkę wykorzystać finansowo. Miałem właśnie kolegę w Niemczech. No też został jakby w taki sposób wykorzystany, zmanipulowany, jego czakry były zmanipulowane i po prostu troszeczkę go ktoś tam wykorzystał, prawda, w Niemczech. Także ja was o tym po prostu uprzedzam, uczulam was na ten temat, ponieważ nigdy nie wiecie, czy jest jakiś uzdrowiciel, czy za tym uzdrowicielem się tak naprawdę kryje jakiś szaman, czy jakiś pan, który się zajmuje magią, bardzo delikatnie mówiąc. I może was po prostu pod siebie podłączyć i jesteście na przykład w Australii czy w Stanach Zjednoczonych, a on może być w Polsce i po prostu wysysa wam energię, nawet o tym nie wiecie i jesteście cały czas zmęczeni. Chodzicie jak w amoku, nie wiecie co się z wami dzieje. Przejął wam prawdopodobnie gościu ciała subtelne lub pewna pani.
nie macie ciał subtelnych i chodzicie jakby byliście pod wpływem jakiegoś narkotyku, a tak naprawdę to nie jest narkotyk, to nie jest jakiś środek halucynogenny, tylko po prostu jesteście już bez ciał subtelnych. Ktoś sobie wziął wasze ciała subtelne, nie macie ciał subtelnych, nie macie własnej duszy, dusza została wyjęta z waszego ciała, macie zamiast tego, zamiast waszej duszy jakiegoś demona, który jest w waszym ciele, i robicie pewne perturbacje nie tylko sobie, ale i innym ludziom na zewnątrz. Tak było w moim przypadku jeszcze 2 lata temu. Także uprzedzam wam, drodzy kochani, że takie osoby istnieją. Takie osoby po prostu zajmują się manipulacją na poziomie komórkowym różnych osób, z którymi mają kontakt. Nieraz to mogą to robić nieświadomie, przejąć wasze ciała subtelne. Pewne osoby mogą przejąć nieświadomie wasze ciała subtelne na poziomie astralnym, ale niektóre osoby to robią specjalnie. Po prostu przejmują wasze ciała subtelne świadomie i w ten czas już jest większy problem. Ja po prostu nikomu nie radzę, żeby się spotkał z takim szamanem czy tam z takim guru, ponieważ to tylko potem są tylko problemy życiowe i nie radzę naprawdę nikomu, żeby się spotkał z takimi osobami, które się na tym znają, bo naprawdę jest potem, żeby odkręcić to wszystko z powrotem, żeby było tak jak było wcześniej, żeby odzyskać te ciała subtelne, żeby odzyskać tą energię, żeby odzyskać tą energię psychiczną, jak również zharmonizować nasze komórki po rzuceniu klątwy, ponieważ te klątwy nieraz są bardzo potężne w zależności od awansu duchowego danej osoby. Pewne osoby mają dużą siłę na rzucanie klątw i dzięki takiej klątwie mogą nawet doprowadzić do śmierci jednostki. I to jest po prostu, nie jest mój wymysł, tylko tak po prostu jest. Na marginesie chciałem wam skomentować, drodzy kochani, iż nasza firma Energy Aron produkuje podkładki, jak również posiadamy odpromienniki naturalne, które służą do odpromieniowania się, do odpromieniowania naszych mieszkań przed szkodliwym promieniowaniem, zabezpieczenia naszego mieszkania przed promieniowaniem szkodliwym pochodzącym od cieków wodnych, anomalii geologicznych, promieniowań elektromagnetycznych. To jest właśnie ten odpromiennik. Jeżeli ktoś pracuje przy komputerze, może sobie po prostu taki odpromiennik zakupić i będzie go chronił przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od komputerów. Także dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Tutaj właśnie jest Teneryfy, z tych gór i do widzenia.